najdroższe i najmilsze, bo wywołują falę marzeń najczulszych i najbliższych. Ich dziwny czar ten nastrój sprawia. Dla życia najważniejszy rozlega się na ludzkich twarzach ten uśmiech najpiękniejszy. Ten nastrój wszystkim się udziela, ogarnia serce, duszę, radością, szczęścia i wesela i czystych wielkich wzruszeń. Witajcie, moje drogie diabły. Biesie, gdzie są rogi twoje? No bo widzisz, Lucyferze, anioł jak to wściekłe zwierzę zabrał rogi no i w nogi. Goniliśmy go aż do nieba, ale strasznie szybko biega. Uciekł nam i gdzieś się skrył, został po nim tylko pył. Zwolnił trochę na zakręcie, ale to tu bez talencie zablokowało całą drogę. No bo skręciłam sobie nogę, ale to już piąte rogi. W tym tygodniu dodać trzeba teraz bliżej ci do nieba. O skrzydełko się postaraj. Dosyć, Wiara! Lepiej mówcie, co na ziemi. Ziemię w grzechach pogrążona. Niech ja skonam! Gdzie dostanę do poroża? Co za nudziarz! O mój Boże! Ziemię w grzechach pogrążona. Grzeszy ojciec, grzeszy matka, grzeszy babka i prababka. Sąsiad, dziadek i pradziadek. Grzeszy ciotka, wieśka, złą żyle do złóżka powstępną. To szczególnie piekiełko cieszy. Święty Grzesza już wymiera. Mamy wroga, zbawiciela, od ziemskiego szpiega biesa otrzymałam SMS-a. Na anioły i aniołki, o czym ta dziewczyna gada? Tu jest dama, a przy damach brzydko mówić nie wypadł. Ups, do diabła. A w Betlejem, gdzieś w stajence, ma narodzić się panience. Co Maryja się nazywa? Ktoś, kto grzechy wszystkie zmywa. Małe dziecię się zrodziło, zmywa grzechy? Misja jego ma być wielka. Zwróćcie do ziemskiego szpiega. Niech potwierdzi lub zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy, co mówi diabełuszka. A ja biegnę już do łóżka. Muszę uciąć sobie drzemkę. Zaśpiewajcie mi piosenkę. Za wesoło, pełno ludzi tutaj w kółku. Mówią, że ma narodzić się ktoś, kto piekło ma zaszkodzić. Ponad wszystkie ludzkie grzechy on odkupić może. O mój Boże! Nie ma co się pieprzyć i w panikę wpadać. Przecież takie dziecko nie potrafi władać. Jeśli nawet umie, to mam wspaniały planik awaryjny. Jaki plan masz, mój kochany? Chyba nie jest jeszcze znany. Biesie, jesteś bystry jak w kociołku woda. Przecież mamy na usługach naszego Heroda. Herod nam oddany da początek, aż miło rzeźni niewiniątek. Teraz kończę tę rozmowę. Oszczędzam minuty darmowe. A ty zajmij się Herodem. Jak to
ważne, że dziś nie muszę chodzić po dworze, bo od chłodu człowiek się starzeje. Jeszcze tylko godzinka i do domku. Witam i kłaniam się nisko. Proszę imię i nazwisko, adresy mieszkania, dokumenty i w ogóle. Muszę pańskie przyjście odnotować protokół. Nazywam się Anioł, mieszkam sobie w niebie. Przyszedłam zaprosić do stajenki ciebie. Nowinę głoszę, że Mesjasz się zrodził i przychodzi triumfalnie. W ubogiej stajence nasienie się zrodził i na wieki wieków królem nam zostanie. Królem? Waszego świata, już mówiłam przecież. Czekaj, król, stajenka, siano? Co ty, Anioł, pleciesz? Co ja mam napisać w tych wszystkich rubrykach? Co ja powiem szefowi? Nic nie pisz. Nic nie pisać. Pójdźmy do stajenki. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu ukochany. Kochani, obliczyć wam darzę, że dzisiaj narodził Pan niebieski książę. Ktoś się gdzieś narodził i zaraz taki szum. Dzieci wciąż się rodzą, stąd są przedszkolaki. Choć żółw jego tronem będzie rządził światem. Skoro będzie rządził, zbawi nas od grzechu. My go za to odznaczymy orderem uśmiechu. A więc chodźcie z nami do żółwka dziecina. Czy wśród ludzi na tej sali mamy jakąś władzę? Do stajenki betlejemskiej serdecznie zapraszamy. Obiecuję, oficjalnie Betlejem wystąpię. Radnych i sołtysów skrzyknę, darów nie poskam. Oka nawet nie zmrużyłem tej nocy, a tu nagle przychodzi anioł i szukam pomocy. Mówię, tam, takie sprawy załatwiam od razu. Włączam Elkę i gnam do stajenki. Proszę z nami do Betlejem, ludzi wszystkich stanów i tych całkiem ubogich i zamożnych panów. Że krawców, murarzy, piekarzy, malarzy, górników, hutników i tych, co na straży. A tymczasem przynoszą wszystkie witaminy, aby nam dzieciątko w zdrowiu dorastało. Tej nocy przyjąłem bardzo dziwne zgłoszenie. Ktoś chciałbym ochraniał Boże Narodzenie. Przyznam w pierwszej chwili całkiem zbalaniałem. Takiego zgłoszenia nigdy jeszcze nie dostałem. Może chodzić świętych uda się u ciebie przyjąć, bo jedząc na tym sprzęcie, jak ja czynisz cuda. Thank you.
To Pan Bóg się rodzi. Gdzie trzodę pasek? Przyszliście w pochłonia? Mało mamy czasu, by ci panie służyć. Ferie są za krótkie, może by przedłużyć. Daj nam też prezenty pod nasze choinki. Wycofaj też z obiegu dwójki i jedynki. Będziemy ci w zamian śpiewać kolędy. Zwykłego ludzkiego szczęścia.
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.
Bardzo nam jest miło, że Państwo tak licznie przybyliście. Wiem, że u nas jest gorąco, ale to myślę, że ta atmosfera... Zapraszam aktorów na scenę, żeby było Was widać. Atmosfera jest tak gorąca. Jasełka w tej nowej aranżacji były przecudowne, prześliczne. Bardzo dziękuję aktorom grupy teatralnej młodszej i starszej. Bardzo dziękuję artystom, wokalistom zespołu Demex, ale również bardzo serdecznie chciałabym podziękować nauczycielom. Ten walczyk z łóżkami tutaj, co Anioł życzył, to my będziemy sami zaraz lepić przy tych owacjach. Bardzo ważni są nauczyciele, bardzo ważni są artyści, bardzo ważna jest tak wspaniała widownia jak Państwo. Dla artystów mam troszkę słodkości, żeby te siły, które były, proszę bardzo, można było nadrobić dla grupy wokalnej na czyjeś ręce. Proszę Państwa, ja również Państwu, cytując Anioła, życzę walszczyku z łóżkami bardzo dobrego, spokojnych, wesołych świąt. Dla Państwa mamy taki symboliczny pakuneczek, malutki niespodzianeczka przy wyjściu. Dziękuję, że Państwo byliście z nami. Spokojnych i wesołych świąt w imieniu nauczycieli, dzieci, placówki. I do zobaczenia za rok na jasno.